Siema, Tofik. Ogłaszałem już, jak to będzie wyglądało z odcinkami, a teraz tak poważnie zacznę temat, bo mogę nawet powiedzieć na YouTubie to, co ja sądziłem tutaj, jak kiedyś nagrywałem, że tam sprawiam co tydzień, że będę w związku, to w ogóle jest na chwilę, żeby się nie spodziewał, nie będę teraz jakiś tworzył świat na szybko, żeby tam. No to okej. Było fajnie, około chyba 8 miesięcy było. I tak, ja mówiłem o co chodzi i tak dalej. I ja z wami się nie będę grył po prostu, bo dla mnie to jest po prostu powalone. Jakim człowiekiem zniszczonym. Bo mi moja byłaby, że o i tak dalej, że no, nie chłopacy ją zranili i tak dalej, bo no, czarno-biały świat, tak dalej. Okej, no to ja wtedy kiedyś tam jestem w związku i tak dalej. I jakby próbowałem pomóc i tak dalej. Ach, a to przeprzenie, jakbym przeklął, no to potem się okazuje po prostu, że jak to mogę określić łagodnie, stracała mnie po prostu na boku. Tak po prostu. Nie to, że miała. Wstawałem do niej kurde rano. O 5 wstawałem, żeby z nią popisać dalej. Teraz po prostu jest tak jak inaczej. Później miałem kontaktu i mogę mówić o nim, co chcę teraz. Dla mnie jest. Jak ktoś jedno słowo wie, na jakim ma myśli, to zrozumie, o co chodzi. Bo teraz tak to wychodzi, że ono. Ona zwracała mnie tak. Chodziła do typa z rana przed szkołą i po szkole. Tu myślicie się na jedną rzecz. Tu myślicie się na jaką rzecz. Więc to, co było, zraniło mnie nawet. Jak powiedziałem kolegom o tym, to dwuznajomym powiedziałem bardziej. To potem powiedziała. Niemiło było to, że stracić taki sekret, a takie aha, ale stracając mnie, to ja mam się zajebiście? No, kurna, chyba nie. Więc to było tak podsmytem i pytała to otwarcie mówił. Ona chodziła na seks, po prostu. Ona po szkole i tak dalej. I ja nie będę tego ukrywał, bo to jest dla mnie już świńskie, po prostu. To jest, pokazuje, jak można być człowiekiem zniszczonym, żeby mieć chłopaka i na boku zdradzać. Więc wiadomo, o co chodzi. Więc no. Mnie to teraz na śmieszy, bo potem, o, zerwała ze mną i tak dalej. Powinny chyba chłopaka się zakochała i tak dalej. Więc jeżeli ktoś z nią będzie kiedyś, ostrzegam was, nie bądźcie z nią, bo to się kończy tak, z zdradą, bo to jest zniszczona osoba. A potem zakocha się w innym chłopaku i teraz będzie odrzucał i tak dalej. Więc nie polecam tej osoby, nie powiem na jej TikToka, bo potem, co zgłosiła na Gacha, to ja się z tego śmieję. Ona mi chyba napisała, czym się z mojej śmiejesz filmików, bo ja do ciebie nie mam problemu. Aha, nie ma żadnego problemu. A ty mi zabronisz śmiać się ze swoich filmików? Nie, bo mogę. Nade mną nie masz na kontroli, więc się tak puknie trochę. Bym powiedział łagodnie. Więc ty nic już nie możesz mi zrobić. Tak dalej, więc jakby no i za. I jak to było? No po prostu to jest wiadomo jakie zachowanie. I tak naprawdę no okej, jakby co to mam? Ale odbiorcę schowam, bo mi niepotrzebne. I takie, o, bo tam, takie później mi zaspali gnidą, że jak to ja, co ona we mnie widziała, takie. Ja powinienem powiedzieć wtedy ostre słowa, że ja w tobie wiedziałem, jak ty mnie zwracasz na boki i z jakim chłopem ty nie będziesz, ty będziesz zdracała go zawsze. Bo jesteś niewyżyta. Nie wiem, czy to karmą mogę nazwać w stylu. No i mi śmierć na przeproszeniem na
Snapie, podobnie jak odblokowałem, bo coś chciała ode mnie. Tak dalej. I ja się z tego po prostu śmiałem, bo to miałem w dupie, zawsze, przynajmniej gdzieś, to mam po prostu co do mnie mówi. I jak mi teraz miał powiedzieć, to jej bardziej chyba życzę na to, żeby ją karma spotkała, niech jakiś ją chłop zdradzi, niech poczuje wtedy, co to jest, bo ona czuje się bezkarnie, że może wszystko. Bezkarnie, Już to bekowo śmiesznie powiem. Niech przestanie pierdzielić głupoty, bo to jest po prostu świńskie, co ona robi. I jakby ktoś, nie wiem, stricto był w związku kiedyś, niech teraz ją zerwie, bo to jest bez sensu, po co być w związku, bo ona, jak człowiek cię zdradzi, nawet po jakimś czasie albo godzinie nie będzie mówiła, tylko powie na głosówce: przepraszam, że tak zrobiłam, zrywam z tobą. I tak, oj, to tyle. Więc jeżeli ktoś nie będzie, od razu z nim ślad nie szarpać, od razu ją poblokować i tak dalej, bo mimo nie ma, nie opłaca się z nią wchodzić w związek, bo ona tak ci po jakimś czasie zdradzi, więc no, zda. Więc ktoś by tak miał, no to ostrzegam już na przyszłość, bo ja nie będę coś takiego tolerował, że ktoś potem znowu będzie przez taką typiarę zraniony. Od razu wam powiem. Więc jeżeli będzie taka możliwość, od razu ją zerwijcie, od razu poblokujcie ją, gdzie się posuniecie, bo ona po jakimś czasie tak zdradzi, więc to jest chwila czasu, kiedy tak się stanie. Bo na po jakimś czasie to się zaczyna się nudne robić, więc najgaz. To się robi nudne po jakimś czasie, więc miałbym się jakby ona jeszcze po tym filmie napisała, gdzie będę miał gdzieś na tych, by coś pisała, to mam ją. No to no, po prostu mam ją tak gdzieś. I nie będę się tego oszukiwał, bo i nie wiem, jak to inaczej określić, po prostu, bo to jest zwykłe świństwo, to co się robi. Mówi się, o, kocham się tak, coś tak dalej. Kocham, zdradzając. Więc ja mówię wam od razu, jeżeli ktoś będzie miał okazję z nią być, od razu wam powiem, nie ingerujcie w to, serwicie z nią. To jest po prostu niszczony człowiek do końca. To tyle. A i nawet jak to było? O, jak będę z nią nabrać. Tak, przyjechałem do niej, to Aha. mam przed walentykami tak dalej i ATP itd. To ona teoretycznie nie powie, że ma chłopaka z innego miasta, bo się boi. Pewnie skutuje, że ona kłamywała, żeby zbudować na sobie intencję waloną. Więc ci się nie uda. Ja ci mówię, jeżeli będziesz tak zachowywać się, no to niech dużo osób, jak ktoś by usłyszał z tego kanału, to niech od razu nią zerwie po prostu, nawet ten, bo to nie ma sensu dalej ciągnąć, bo nawet jeżeli by coś innego mówiła, no to sorry, ale Nothing So nie można jej wierzyć, bo ona jest jaka jest. Więc ja wam od razu powiem, to nie ma sensu z nią wchodzić w związek, bo ona będzie zaraz tych człowiek po jakimś czasie, więc no. Tak. Mam wstęp nawet po to 10 minut, kurwa. Niedawno tak nie czułem, że nagrywam i do was na luzie mówiłem. Więc wam fajnie można powrócić do jakichś starych korzeni i nagrywać na nowo, ale jeszcze tak kilka razy może nawet powiem, nie wchodzić w związek. Najlepiej nie wchodzić, bo ten człowiek się nigdy nie zmieni, będzie takim samym zniszczonym człowiekiem, jak był od początku. I no. Widzimy się na odcinku, odcinek już jest nagrany, czekam tylko na montaż, ale datę dowiecie się, jak będzie premiera tego odcinka. A premiera może będzie niedługo, kto wie, więc trzymajcie się i hej.